Sponsorami dzisiejszej transmisji meczu są sklep Andarex, sklep greenblood.pl, whisky sklep monopolowy, SJ Kominki Jerzy Sadowski, sieć sklepów Smile Shop, salon fryzjerski Natalia Zmitrowicz, firma Adach, papi sklep Mocaster, sieć sklepów My Center, kurczak zrożne Emilia Chęńska. Producentem relacji jest portal emorak.pl. Skład drużyny Kaczkan Huragan Morąg. Bartosz Dzikowski, Paweł Podchorodecki, Jakub Lipka, Tomasz Szawara, Dariusz Boczko, Radosław Stefanowicz, Sebastian Zajączkowski, Paweł Galik, Daniel Mlonek, Kamil Kopycki, Radosław Lenart, zawodnicy rezerwowi, Mateusz Imjanowski, Rafał Witkowski, Mateusz Czorniej, Piotr Bogdziewicz, Paweł Przybylski, Paweł Szymański. Trenerem jest Czesław Żukowski. Skład zespołu Sokół Ostróda: Piotr Sikora, Kacper Wojciechowski, Paweł Sendrowski, Łukasz Gwiazda, Dawid Kowalski, Adrian Korzeniewski, Łukasz Kuśnierz, Krystian Słowicki, Kamil Smyt, Michał Jankowski, Krzysztof Filipek, zawodnicy rezerwowi: Mateusz Leśniewski, Tomasz Chondzyński, Łukasz Goździejewski, Jakub Błażewicz, Piotr Piceluk, Przemysław Płoszczuk, Karol Roszkiewicz. Trenerem zespołu jest Wojciech Tarnowski. I tak, szanowni państwo, minister sportu honorową brązową odznaką za zasługi dla polskiego sportu odznaczył pana Józefa Waldemara Kaczkana. Teraz tak, złotymi odznakami zasłużone dla Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej zostali wyróżnieni kolega Andrzej Dziejowski, kolega Adam Krawczyk, kolega Jerzy Piotr Nadziak Krawczyk. Adam Krawczyk, pan Wacław Kowalewski, srebrnymi odznakami kolega Andrzej Sekita, to jest ten. Dla siebie Krzysztof Kowalewski, Andrzej Niewiadomski, Arkadiusz Galik, nie ma. Dla pozostałych wręczymy przy okazji, którzy są nieobecni, wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy panu prezesowi Tomaszowi Miętkiewiczowi, prezesowi Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Dziękujemy za uroczystość. Przywitajmy brawami obydwie drużyny: Kaczkan, Huragan Morąg, Sokół Ostróda. Proszę państwa, dzisiejsze zawody jako arbiter główny sędziuje pan Grzegorz Kujawa. Asystentami są pan Artur Wiśniewski oraz pan Sebastian Sikorski. Obserwatorem jest pan Jerzy Napiórkowski. Nie,
A więc, proszę Państwa, przypomnę składy obydwu drużyn. Huragan Morąg, Bartosz Dzikowski, Jakub Lipka, 5 Tomasz Szawara, 18 Paweł Podchorodecki, 4 Dariusz Boczko, 20 Paweł Galik, 11 Paweł Przybylski, 7 Radosław Stefanowicz, 10 Daniel Mlonek, 14 Radosław Lenart, 19 Mateusz Czorniej. Faulowany był Radosław Lenart. Wolno tak! Kurde! Ja pierdziel! Co to było? No. Ej, łobuzie! Czwórką! Ja,
słone. Proszę się dać na ten pokrywanie. No skleję. Przecież swobodnie na tyle Rzut wolny dla Sokoła i Łukasz Kuśnierz. Przygotowałeś się na to? Głośniej, to żeśmy wiedzieli, co nie trzeba się cofnęli. Coś może się zamiast. Dobra. Dobra. Na spalonym Radosław Lenart. Wyjdź na prawo mu! Tak, dobrze! Dawaj tam! Radosław Lenart, zabrakło 2 centymetrów. Gwizdek, fajnie gwizdek, fajnie. Ale nie martwcie się, to 15 minut. Ale już nie powiem jeszcze piłki, ten gal. Dawaj słowo. Fajnie. Rzut wolny dla Sokoła, Łukasz Kuśnierz. Na spalonym zawodnik Sokoła. Thank you.
No. Ja pierdzielę, no. Strzelał Paweł Galik. A jednak w ostatniej chwili trener Ostrudzian zdecydował się na zmianę. Szczęśliwa 13. A Darek to był pociecha, to jest znaczy ogolić, nie? Brodę, a Darek go namydlił, a sam poleciał. Ja patrzę, że mi go wyskoczył, klienta ogolił, a ten przychodzi czerwony, nie stracę. Wiesz, mój żołądek mnie boli, rozrużątko. Ja bym zmianę widział. Więcej nas to odpasnuje sami. Ejju! Jedzie. O, trzymał go. Dawaj, szybciej ten A jednak w Ale kochani, finanse nie utrzymają. To trzeba wcześniej wjechać do hotelu, a 20 ludzi wiesz. Zadanie, obiad, kolacja, hotel, autokar. No. Tak. O! minucie Sokół obejmuje prowadzenie 1-0. Dribbler.
pogodzie, kurwa. Lec! Dawaj do przodu! Szybciej! Kurwa! Po Krzysiu! Siódemka! Strzelał! No. A ty tak na remis. Dobra, piła. Sokół prowadzi 2-0. Bo nie chyba sodówka mu dożyła, bo do 100 minut odszedł. A w 100 minut łapie. Puść! Rzucaj te plecy! Jasta! Centro! Trzyma piłkę, się rozgląda, co z nią zrobić. Proszę Państwa, bramkę strzela Paweł!
Piotr Chorodecki! Jest 2-1! Jeszcze raz wielkie brawa! Paweł! Piotr Chorodecki, brawo! Żółtą kartką został karany Radosław Lenart. Szybciej graj tą piłą! No Bożewicza, no! A co Bożewicz zrobi? Nie,
słowa, nie? Trzymaj! Brawo! Druga! Nie tu! Naprawdę jest ślepy. Szkurwa! Kurwa, jego mać! A oni się cofają, a zaczyna w własnym polu odgrywają. Już mać. Dobrze. Dawaj! No! No tu! Jest, jest, jest! Nikt nie chce wierzyć. Sokół Ostróda pokonał w ciekawym meczu derbowym Kaczkan Huragan 3-1. Trener Wojciech Tarnowski. No, udało się wygrać po dość długim czasie. Klątwa przełamana. No podobno tak tutaj od dłuższego czasu już nasi dziennikarze ostródcy też tą klątwę co chwilę wypominają. Podobno od 11 lat, z tym, że no chyba przez 7 lat nie było możliwości grania, bo obie drużyny grały w innych klasach rozgrywkowych. No ale nieważne. Ważne jest to, co jest dzisiaj. A my dzisiaj wygraliśmy. Uważam, że wygraliśmy zasłużenie. Pokazaliśmy chyba troszeczkę większą taką mądrość, dojrzałość piłkarską. Potrafiliśmy wykorzystać błędy przeciwnika. Pierwsza połowa to taka trochę poziom czwartej ligi angielskiej, tak, dużo walki, zaangażowania, ale niewiele gry w piłką. Ta piłka sporo czasu spędziła w powietrzu, dlatego mało tych płynnych akcji. Ale tak jak mówię, drużyny rozpoczęły ten mecz z respektem, no bo nie przez przypadek drużyna, która jest na trzecim miejscu, ma 25 punktów, no nie może słabo grać w piłkę, także mieliśmy tego świadomość. No, druga połowa dobrze się dla nas ułożyła. Po kilkunastu minutach prowadziliśmy dwiema bramkami po dobrych akcjach i sytuacjach po stałym fragmencie gry. Także no, cieszymy się i uważamy, że wygraliśmy dzisiaj na bardzo ciężkim terenie ten mecz zasłużenia. Kaszkan Huragan niestety przegrał 1-3 z Sokołem. Ocena trenera Czesława Żukowskiego tego meczu. No do przerwy obie drużyny gdzieś walczyły, trzeba powiedzieć, w środku pola. My może troszeczkę gorzej zaczęliśmy. W drugiej części pierwszej połowy to my odrobinkę przejęliśmy inicjatywę i kilka razy zagroziliśmy, szczególnie z prawej strony boiska. Druga połowa do utraty bramki również równe widowisko. No niestety w krótkim okresie czasu straciliśmy dwie bramki. I w szczególności ta druga ze stałego fragmentu gry i myślę miała duże znaczenie. Chwała chłopakom, że nawet przy 0-2 atakowaliśmy konsekwentnie i mieliśmy sytuację, żeby strzelić bramki. Tak się stało, strzeliliśmy na 2-1 kontaktową bramkę, ruszyliśmy, mieliśmy przewagę w polu. No, co prawda zespół gości w tym momencie mógł kontrować, jednak nie podwyższył wyniku. No niestety nam się również nie udało strzelić tej bramki wyrównującej, a trzecia bramka, no konsekwencja błędu od tyłu w rozegraniu, przejęli, wyprowadzili szybką akcję z głębi pola sam na sam i 3-1 i było po meczu. Na koniec reasumując, myślę, że to było dobre widowisko, szczególnie w drugiej połowie, gdzie jedna i druga drużyna pokazała jakość. Różnica jest taka, że Sokół okazał się drużyną dojrzalszą, strzelając trzy bramki, a my tylko jedną.